Tu to nic nie ma. Ale tu może coś być. O. I was early. I was supposed to meet the kidnapper at noon in the main building. The coal mine was quiet. It was a museum now. Warto pozwiedzać. O. Coś się przycięło, nie wiem, dziwne. A może źle go ustawiłam? Tu też coś, o. Maszynopis. Vermont. Spying on the writer on the ferry had been a disappointment. His boss had made Wake out to be something special, but Mott hadn't been impressed. He'd gotten a good long look at the wife, though, and he liked what he saw. Mott had fantasized about goading Wake into a fight, but it hadn't happened. Still, he'd get his chance to see if the writer had anything in him. He'd been promised as much. O, tutaj mamy widoczek. I poza tą kartką chyba nic nie ma. W takim razie schodzimy. Nie, raczej nie musimy się tam dostać z jakiegoś powodu. Chociaż bym tam zajrzała. Dobra. Tu już nie ma nic. I teraz... Co by tutaj... Możemy iść tędy, no tak trochę za wysoko. Czyli pojedziemy... Tędy, może drogą po prostu, bo ja tam kombinuję. Chciałam już jechać inną trasą. Ale w sumie chyba... I tak wyjedziemy w dobrym miejscu. Nie ma tu chyba nic. W krzakach. Czy raczej między drzewami. Wysiadamy. Tutaj to chyba... Tutaj chyba nic nie ma. O, proszę, że jest! Termosik! Trzeba się napić. Kawusi. Przed dalszą podróżą. Choć okolica ta była zamieszkana już wcześniej, prawdziwy rozwój Bright Falls nastąpił wraz z otwarciem Bright Falls Mining Company i uruchomieniem tu wydobycia węgla w 1878 roku. Mimo ciężkich warunków pracy i dużego ryzyka wypadku, wielu imigrantów, głównie Niemców, Polaków, Włochów, Finów i Szwedów, zdecydowało się na zejście pod ziemię. Pomniejsza erupcja wulkanu pod taflą Cauldron Lake, mająca miejsce w 1970 roku, spowodowała zawalenie lub zalanie niższych korytarzy. W katastrofie zginęło 32 górników. Wtedy też ostatecznie zaprzestano wydobycia. Wiele spośród ocalałych budynków kompleksu kopalni zyskało status zabytku. I dalej. Na początku XX wieku górnictwo utraciło swój lukratywny status. Złoża, choć bogate, były trudno dostępne. A zwiększona aktywność sejsmiczna regionu sprawiła, że chodniki kopalni były wyjątkowo niebezpieczne. No proszę, możemy sobie pozwiedzać przy okazji co nieco. Tu nie wsiądziemy. Oj. Tam mamy wejście. O, teraz punkt zapisu. No dobra. Tu chyba nic nie ma. Co by mogło nas zainteresować? O, tam dym leci z komina.
tutaj to wejście. A, masz napis. With Nightingale gone and the night wind blowing in through the broken studio window, Maine stared at Sarah. The sheriff looked away. Maine's voice shook with barely controlled anger. That boy's doing more drinking than thinking. I hope you know what you're doing, Sarah. He's got a sickness in his eyes. You take my word for it. He wants Wake for a reason, and it's not for anything good. Idziemy w kierunku wejścia. A jeszcze coś tu mamy. Pomniejsza erupcja wulkanu pod taflą Cauldron Lake, mająca miejsce w 1970 roku, spowodowała zawalenie lub zalanie niższych korytarzy. To już było. Myślałam, że coś nowego, a nie to samo dajecie. I didn't want to go outside. Cops had to be looking for me. The noon sun turned the place into a sauna. The day dragged on. Different scenarios ran through my mind. Ways of how I'd torture the kidnapper to get Alice back, or the different horrible things he could have done to her. I imagined her dead. I had no way of knowing she was still alive. It was killing me. I was running on blind hope. It was all a waste of time. The bastard never showed up. Odzwoni. Wake! Where the hell are you? Change of plans. You know where Mirror Peak is? It's a big mountain north of where you are. You follow the path from the mine, you can't miss it. There's a lookout point there. I'll be waiting. I'm through being jerked around by you. You wanna see your wife alive? Cause if you do, you better watch what you say to me. Do we understand each other? I wanna talk to Alice. Yeah, and I want the manuscript. Don't keep me waiting, Wake. Hello? Hello! I'm gonna kill him! I had to get to Mirror Peak. No oczywiście, musimy... przeczekać, musieliśmy przeczekać do... To nie tędy? Wyjście było. It was close. Do nocy. Maybe closer than ever before. Bo przecież... wiadomo, że w dzień by było za łatwo. No nie wyjdziemy tędy. Tutaj światło wpada. Tędy jakoś. Tu więcej schodów. Schodów nie ma, ani żadnych drzwi. Nie wiem, czy to tak miało być. Oj. Może jednak nie. Au, au. Niedobrze. Co? Myszki? Straszycie mnie. O, coś tu jest. O, baterii nie podniosę, bo mam cały czas full. Tutaj jest wyjście. O, do strzelby. A nie, tu już jest przeładowane. Tu było znowu za dużo. Znaczy za dużo, no max. Max i już, więcej nie weźmiemy. To już więcej też nic nie znajdziemy. Wychodzimy. Aha, czyli schodzimy na dół.
Znowu nie wrócimy. Nie pozbieram nic. Ajajaj. Oho, strasznie jest. Tam jest kartka? When Thomas Zane fell for Barbara Jagger, it happened fast. She was young, vibrant, and beautiful, full of life. He had never been a very happy man, and without any seeming effort, she had changed all that. Zane felt good for the first time in his life. Everything she did was another piece of a jigsaw puzzle he hadn't even known he'd been missing. And best of all, she made the words flow, strong and sharp. She was his muse. Uwaga. Nie ma tu nic więcej. Jest gdzieś światło. Tam. Czyli jeszcze kawałek. Mogą nas zamordować. Aha, więcej amunicji równa się wojna. Ciągle go podnoszę? Rozumiem, że po prostu jako amunicję to może mogłam nie podnosić. Oj. Ojej. Bo nie mam tu nic. I tu nie mam nic, ale tu mam. Ale najpierw muszę tak. Bo to chyba nic nie dało, tylko ich odstraszyło na chwilę. Masz. Proszę mi trochę dać. Dlatego większego wolałam użyć inne zabawki. Oj. Co to? Coś zrobiłam? Nie. Zaraz nas tutaj z powrotem będą atakować, prawda? No, wiedziałam. Wow, co to było? Aj! Ajajajajaj. To życie to chyba się troszkę zapełni, to ja może chwilę poczekam tutaj gdzieś tam. Pospaceruję jeszcze. O nie, bo to jeszcze ożyje. Oj, albo to! Teraz to już wszystko może ożyć. Trzeba uważać. Dobra. Pusz. Nie wciśniemy nic. Tu spokój? Wygląda jakby miał być spokój, ale... Aha. Tutaj. Nie damy rady. Musimy wejść do środka. O, granaty błyskowe, o jak fajnie. Ale to może znaczyć, że będzie większa zabawa. Wejdzie tu już? Z powrotem wejdzie, jakby coś. Chociaż nie wiem, czy będziemy wracać. I czy damy radę wrócić. Spokojnie już. Oj.
I. Tylko w to strzelać? Albo po prostu świecić? Nie, to chyba nic nie daje. Musi... Może uciec. Masz. No to przez chwilę i znowu. Z tyłu jeszcze? No, bo teraz się uspokaja. Ale to... I znowu. Bo nie bardzo wiem, co zrobić z tym fantem. Chyba, że to jest opcja... Wchodzę do środka... I wtedy się aktywuje. Nie do środka, tylko tam. W tych schodach. Albo ja muszę wejść, żeby od góry zaatakować, tylko nie wiem, czy się nie stanie. A, może tu trzeba właśnie ten błyskowy wrzucić. Albo tam wrzuć. Dobra. Masz. Jeszcze! Aj, nie tam! Gdzie rzucasz? Puść, puść. Aj, bo przytrzymałam? Nie. O, dało radę, no dobrze. Chociaż tyle. Nie wiem, czy się opłaca, ale jednak może spróbuję wrócić. Tam, wrócę sobie, no. Wrócę, że nie wrócę. No dobra. Jedyne wyjście to iść przed siebie, więc idziemy. Uwaga! Przynajmniej nic już nie ma. Chociaż tyle dobrego. O ile coś innego nam tu nie użyje. Bo zawsze jest taka możliwość. Idziemy. O nie, nie idę. Mogę się tu schować i zostać? Przez chwilę spokojniej pewnie, a zaraz będzie znowu zabawa. Na 102. No, jak tu wejdziemy, to już po robocie. O. The only way to reach the hillside ahead was to go through the building. I had to find a way to avoid electrocution. O, tu mam samochód. Wyłącz zasilanie. Będzie wojna. A przecież nie z tej strony. Możemy sobie jeździć?
Czy jest ich ograniczona ilość, czy będą cały czas wyskakiwać? To mnie w sumie ciekawi. Na razie tutaj jest światło. Zabieramy to, co można. To jest do wyłączenia, więc mi się to nie podoba. Bym się jeszcze rozejrzała przez chwilę. Chociaż... Oj. Czegoś tutaj nie ma. Nie od walki to i tak nie uciekniemy kolejnej, bo to na pewno nie jest koniec. A jak się stanie całkiem ciemno, to już w ogóle będzie szaleństwo. Ale chyba więcej nic tutaj nie ma. Chyba, że się przede mną ukryło. Zawsze taka opcja jest. No to wyłączamy. Oj, oj. Zła opcja, ale cóż. Szybko. Chodź. Aha, ale samochód to już jest zepsuty. Trochę. Oj, oj! Oj, ale czemu stoisz? Gdzie ja mam iść? A źle to zrobiłam. Niestety się zgubiłam. Nie pamiętam, gdzie ja miałam iść. Tam. Mogłam trochę inaczej to załatwić. Bo miałam przecież tam te butle z gazem. No ale już podjechałam tym samochodem bliżej. Chodźmy. Życie, regeneruj się, regeneruj. Jeszcze chociaż trochę. To jest bezpiecznie? Pewnie nie. W nocy tu jest... Gdzie? Nie ma takiego miejsca, gdzie byłoby chyba bezpiecznie. Przynajmniej nie w tej grze. Taki jej urok. O. Baterie. No tu już mamy za mało, ale więcej nic nie ma. Akurat. Wow, wow, wow. Aj, ścisnęłam, ale chyba za wolno. Oj. Za fajnie się tymi rakietnicami strzela.
I tak mało, Jezu. Raca. No to chyba ja. No bo akurat tego sprzętu nie użyłam. Oho. Dlaczego jest tutaj tak dużo tych butli gazowych? Nie podoba mi się to. Albo w sumie. Oto mój cień. Co to? Prawda. Nie możemy ufać nikomu w ciemności. Bo nawet te sprzęty żyją, więc... Natomiast może zejdźmy. Czy wejdźmy na górę, tak, z tego poziomu się usuńmy. Mogę najpierw broń przeładować. Przeładuj od razu, teraz. Oho. Tak sobie, tak kawusia tam leży. Follow, dobra. Najpierw kawusia. Skąd to światło? Z okna może. Nie wiem. No dobrze. Ta karteczka była tu. Some of the Taken retained echoes of their former selves, but these were just the nerve twitches of a dead thing. Nothing remained but a shell covered and filled with darkness. In most cases, these puppets were enough for the purposes of the Dark Presence. But for anything more elaborate, as with the Rider, it was different. No to idziemy. Okej. Ale follow było tu, no to dobra. Podążamy, podążamy. Nie podoba mi się tu. Wow! Aż tak agresywnie? Czyżby tu było teraz spokojniej? Co to? Plamy... z oleju? Oho! To nie bardzo. Niech ono się trzyma. Dziwne. Tam na pewno zajrzymy. Chyba innej drogi nawet nie ma. O, tam mamy... granaty chyba błyskowe, więc będzie ciężko. Będzie ciężko. No wchodzimy, co nam pozostało. Dawno nie było żadnego telewizora chyba. Bo mi się wydaje, że dawno, a to było niedawno. Baterie mamy. Nic więcej nie możemy zabrać. Nie, tu nic. Tędy. Nie, wychodzimy. Nie chcę tego, ale... cóż. Oho! There was no way the flashbang grenades were standard power company equipment. Tyle mieliśmy tych flar, a teraz tylko sześć.
Teraz nie wiem, czy na te granaty. Może zmienię na granaty. Skoro nam tutaj jakby chcą je podarować, to raczej nie bez powodu. Tym razem nie dam się nabrać. Już te razy nie padliśmy. Trzeba teraz z nimi trochę powalczyć. O, nawet tak działa. No i fajnie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się cieplutko. Pa, pa!